Jesteśmy. Z nami jest Rest. Cześć. To ja. To ty, jakby nie ma opcji, żeby ktoś cię podmienił. Gala Popkillery 2022. Czy byłeś nominowany w jakiejś kategorii? Nie byłem. Od roku nic nie wydałem, bo taki jest moment ciszy. Znaczy, tak się częściowo może wypaliłem, może mi się nie chce. A czy to jest moment ciszy przed... Aha, czyli już mi odpowiedziałeś na pytanie, to nie jest moment ciszy przed burzą. Nie zawiesiłem mikrofonu gdzieś tam na kołku przysłowiowym. Wszystko jest dobrze, jeżeli... Ale po prostu nie czułem wewnętrznej potrzeby. Nigdy nie robiłem muzyki, bo potrzebowałem pieniędzy. Zawsze kierowałem się tym, że musiałem mieć wewnętrzną potrzebę tworzenia. I wtedy to wychodziło naturalnie. I tak jest tym razem. Jest trochę dłuższa przerwa. Ale dalej jestem w grze. A śledziłeś nominacje? Patrzyłeś może, a może głosowałeś? Masz swoich faworytów? Patrzyłem, bo widziałem, że Kafar się gdzieś przewinął, więc... Tutaj... Chyba w raperze 30-lecie. Czy kontakt chyba z publicznością, coś takiego, czy z fanami. A Paweł zawsze o to dba, zawsze integruje się z fanami. Takiego słynne transmisje na żywo, memy. Tak, więc fajnie, że został dostrzeżony. Nie wiem, czy coś z tego wyjdzie, czy nie, ale kibicuję mu naturalnie. A słuchaj, ja do ciebie zapytam troszkę o sekcję DJ-ską, bo w ogóle no super tak, że DJ-e, producenci są coraz bardziej na tej scenie doceniani. A jeżeli w twoim przypadku chodzi o topkę może DJ albo kogoś, z kim ci się najlepiej pracuje, kto by to był? Widziałem, kto jest w Grammy decydujących, ale nie widziałem nominacji. Jest Falcon, jest Lazy na pewno. Ja pracuję Gądka, który jest tak zawsze gdzieś tam w cieniu, ludzie o nim nie mówią, ale to jest gość, który robi według mnie najlepsze katy. I naprawdę on robi też katy na amerykańskich tape'ach i one mają sens, wiesz. To nie są poskładane jakieś tam słówka bez sensu po angielsku, tylko w nich jest treść, jest sens. I naprawdę, jeżeli ktoś nie sprawdzał DJ Gądek, sprawdźcie sobie produkcję, na których on jest. Zajebiste katy. To jest dla mnie taki polski premier, naprawdę. No to słuchajcie, niech DJ Gądek zostanie w końcu doceniony bardziej. A ja mam pytanie jeszcze, jak mówimy tutaj o kwestii muzycznej, Popkillery. Dla ciebie ta gala nie istniałaby bez czego? Trzy rzeczy mi wymień. Nie wyobrażasz tej Popkillerów bez, oprócz Bacardi, to co tam jeszcze? Beze mnie. Właśnie. Bez mojej ekipy. No i myślę, że bez ludzi, fanów i tak dalej, bo to dla nich jest, tak? Oni tutaj głosują. Dzięki nim są te nominacje, dzięki nim są laureaci. No, dla nich robimy tą muzykę. A czy uważasz, że gremium powinno być oddzielnie liczone od publiczności? Czy połączenie tych głosów jest spoko rozwiązaniem? A teraz jest połączone? Tak, teraz w niektórych kategoriach masz tak, że masz dany procent od gremium, dany procent od publiki. Ja byłem za tą starszą formułą, gdzie to było osobno. Jest to bardziej obiektywne chyba. Tak, no... Mam takie myśli, że gremium może być stronnicze, tak? Każdy gdzieś tam, wiecie, to są jakieś... Ciężko czasami rozgraniczyć to, jakieś tam prywatne sympatie, które rzutują, że kogoś bardziej lubimy, kogoś nie lubimy, a jest dobrym raperem, a mamy do niego niechęć i tak dalej, więc ja bym to rozgraniczył. No dobra, to słuchajcie, rada na Popkillery 2023. My bardzo dziękujemy ci, Reście, za rozmowę. O, tak to robimy i czekamy na rzeczy od ciebie. Rap News.